Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i jest ze mną. No, jest Kotek ze mną. Umistrzować. Tak, jest ze mną siostra. Daffodil. I gramy w Spiritfarera. Powiem szczerze, co się stało do ostatniego odcinka. Nie pamiętam, jedyne co wiem to to, że przez mgłę sobie przelazłem. I dzisiaj zajmujemy się paroma sprawami, o których dużo słyszałem w wiadomościach prywatnych. Mailach. No, dlatego mówię w wiadomościach prywatnych. Się dziwię właśnie w mailach, w prywatnych wiadomościach i też trochę od siostry. Przy czym siostra powiedziała mi jedną rzecz. Chcesz być bogaty? Sprzedawaj cebulę. Prawda. Ale zanim to... Ale siostra... tylko u cebularza. Tak, siostra wyznaczy proszę kurs na Grey Mist Peak. Dobra. No, to jeszcze teraz powiem parę rzeczy. Pierwsza sprawa, udało mi się naprawić wejście słuchawkowe. Dlatego też siostra... Znaczy jakie słuchawkowe? Mikrofonowe. Dlatego też siostra dzisiaj ma podłączony inny mikrofon. Może być fatalnie. Nie wrzeszcz, proszę cię. Może być fatalnie, przepraszam. No. Ogólnie mogą być problemy czy coś, że może być delikatne echo czasami czy coś, ale staramy się nad tym zapracować. To jest pierwsza testowa wersja, po prostu na dwa mikrofony, żeby siostry było dobrze słuchać i mnie było dobrze słuchać. Czasem się poprawi. No, a z pozostałych spraw... Dobry, dzieciaku. Posadziłem nowe drzewa, po prostu w tym, jak to się nazywa, no w trzecim tym orchidzie czy jakoś tak. A, i ktoś napisał, żebyśmy zrobili marchewki. Tak. Nie wiadomo czemu prosił nas, żebyśmy hodowali mnóstwo marki. Ludzie są dziwni, wiem o tym, ale... No, była to dosyć, powiedzmy, osoba, która wcześniej dawała porządne porady, więc no jeśli pisała dawaj marchewki, to daję marchewki. Tylko no niestety jakoś to było na mailu prywatnym i no z imienia nazwiska ta osoba tam widniała, nie znikł. Nie powiem jaki to jest nick, zazwyczaj niestety imię nazwiska pisze. A nie będę podawał ani imion, ani nazwisk, to ktoś mi nie pozwoli. O, przy okazji Asa coś chce. Hela. Leńka. Ja. Taka stara. Nie mogę. Nie mogę robić tego więcej. Fortartoli. Dalej. Nie mogę dalej iść. Nie zajdę dalej, tym bardziej. Nie zajdę dalej. Wyświadczysz mi przysługę. Wyświadczysz mi przysługę. Proszę. Zabierz mnie tam. Zabierz mnie tam. Słodniutka. Zabierz mnie tam, gdzie jest koniec. Tam kończy. Trid. Serio? To tyle? O. Ale wielka wyspa. Co ma być? Boże, jakie to wielkie. Będzie zwiedzanka. Ale co to ma być? Nie wiem. Wow. Jakie wielkie. Co to ma być? Nie wiem. Wiem, że oni chcieli przyleść, ale co to ma być? Nie mogę z tego, jak on lata na tym koliberku. Przy okazji jest nakarmiony? Ale... Nakarm go klejem! Nie, on nie zje kleju, poza tym zapomniałaś? Dobra, macie tutaj laty. Wszystko co tam jest. Po prostu żeby się dostać cokolwiek. No szybciej, proszę cię. Dobra, nie lubią kawy z mlekiem, ale ważne, że ją jedzą. Nie mlaskaj, siostra. Robię tak, jakby on mógł robić. Po pierwsze teraz tak głośno mówisz znowu. Ale okej, okay. Dobra. Jej! Boing! Na tym się można błońkać? Tak. Czekaj, ja tu widzę sznureczek. Poczekaj, siostry, musimy pogadać. Spójrz tylko na to. O, to właśnie to, o czym mówiłem. Otwarte powietrze. Wdychaj je, skaucie. To jest dobry towar. To mi przypomniało. Powinnaś to mieć. Miki mówi, że nie chce swoich. Możesz mieć moje też. Nie potrzebujemy ich już więcej. Słuchaj. Wydaje mi się, że musimy przemyśleć twoją rolę w naszej organizacji. Jeśli Majkiem nie przeszkadza, potrzebuję cię, żebyś zajęła się paroma sprawami. Będziesz miała bardziej tajemniczoną rolę. Wiesz, jeśli rozumiesz, o co mi chodzi. Ach, wytłumaczę ci, kiedy wrócimy na łódź. Zajmij się swoimi sprawami. Zasłużyłaś sobie na to. Spotkamy się z powrotem. O, dwa? Dwa obole? Okej, tego bym się nie spodziewał po nich, ale no w sumie... Tak naprawdę nie kojarzę, bo oni dawali te obole wcześniej.
A mniejsza z tym, pora zwiedzać. Drzewo? Drzewo, zetnij drzewo ścinać? Nie, nie da się, mech. Potek umie spadać. Chyba niczego nie ma. Na tamtą stronę coś pokazywali. Nie pokazywali, tylko bardziej chodzi o coś tam na podglądzie było widać, ale... Co to za dziwne miejsce? No tak, Bruce i Mikey chcieli tutaj się udać, ale po co? Na co za... A właśnie, przy okazji jeszcze chwila, widzę sklep Teodora. Chyba, że to nie jest Teodor. Teodor. Dobra, to cześć Teodor. Tam można do góry wlecieć. Okej, okay, fajnie, ale... Co tu mamy? Czosnek? Mamy czosnek? Cebula! Dobra, siostra, mamy czosnek czy nie? Nie wiem, chyba... albo nie. Dobra, mamy, nieważne. Albo mega mało. Kupię ze 4 nasiona. No. Spokojnie, zwróci się. Tak, 20 cebuli. Zwróci się i to mocno. I tyle, nic więcej tu nie widzę. A teraz zobaczmy jeszcze w ogóle, co się dzieje. Jakiś gościu. To jest okropne. Nawet nie wiem, jak mam powrócić. Nie wiem, o co chodzi. Tutaj. Okej, dobra, czyli da się tam wleść. Całe szczęście, że Boeinga wykupiłem. Bo bez Boeinga byśmy się tu pewnie nigdy nie dostali. Byśmy zmarnowali tylko kolejną wyspę. Chociaż, czy da się bez Boeinga w ogóle dostać się w tę lokację? Co tu się dzieje? Nie wiem. Porozmawiajmy. Zaplanowałem sobie tą wycieczkę oglądania gejzerów przez lata. Ale jak już rozłożymy obóz, uświadomiłem sobie, że moje idealne zachowanie zabrania mi patrzeć w lewo. Co za głupie pomyłka. Powiedz mi, czy gejzer wygląda tak bardzo imponująco to było. Jak brzmi? No oczywiście, że tak. Czemu mi o to powiedziałaś? Teraz jeszcze bardziej chcę powiedzieć. Teraz jestem jeszcze bardziej wściekły i chcę, że nie mogę go zobaczyć. Okej. Okay. Ale widać, że gejzer jest tutaj po prostu dmuchaczem powietrznym. Nie wiem na co, po co, za co, ale jest. I sznurek. Tu też nie wiem po co, na co, za co, ale jest sznurek. To jest jakiś wielki Dobra. Ten sznurek nie ma sensu. Ale nie wierzę, żeby to na tym się skończyło. Tutaj musi być coś więcej. Rozumiem, siostro, po co mieli pokazywać nam takie rzeczy? Widać coś tam. Tak. Tylko chyba trzeba w ten sposób i idealnie się w gejzera chwycić. Dobra. Siostra. Patrz, robisz błońgi. Wiem. I na maksymalnym błońgu lecisz. Podwójny skok, a potem łapiesz się gejzera. Nie, to musisz robić błońgi, dopiero jak gejzer wystartuje, to wtedy skręcasz. Dobra. Dobra. I teraz stąd będziemy musieli doskoczyć na drugą stronę chyba. Ale poczekajmy na to, aż gejzer znowu zacznie. Dobra, można już. Nie wiem tylko po co my to robimy, jak tutaj niczego nie ma. O, nauczyłem się od ciebie robić te odgłosy dziwne. Jesteś ze mnie dumna? Tak, jestem z ciebie bardzo dumna. Kolejny namiot? Kolejne nic. Ta lokacja jest dziwna, nie będę ukrywał. Ale przynajmniej zwiedzamy. O, kolejny gejzer. Ten ma krótszy okres przydatności. Przed spożyciem. Dobra, i co teraz? A, to jakieś parkury. Sobie jaja robicie kolejny namiot? Co to ma być? My przyszliśmy na kemping, więc powinniśmy coś... Patrzaj! A. Serio? Dasz? Dasz! Smite. Cicho! To, że ja już mam odgłosu smite, zawsze kiedy mój paladyn w D&D robi po prostu smite, a nie oznacza, że tutaj trzeba, ale... Smite. Wiecie co? Pono graficzko. No ładna, ładna. A wiecie co, tutaj mi się wydaje, że tak jakby oni dali specjalnie te obole w tym momencie, żebyśmy tutaj mieli na pewno do kupienia. Tak mi się tak wydaje. Ale dobra, bierzemy. Będziemy mogli robić dash! Dash! Dokładnie. Dobrze, każdy jeden z swoich ulubionych kucyków, jak kiedyś jeszcze ubiłaś kucyki, co miał coś z dash w imieniu? Tęczowy dash. A, okej, okay, dzięki za informację. Widzicie? Widzicie, jaki ze mnie dobry starszy brat? Pamiętam coś, co siostra robiła 6 lat temu. Dosz! Wiecie, jaki ty głupie! Dosz! No, dasz! Chyba się odnawia! On
on tak głupio wygląda? Ja mam jakiegoś dziwnego kwiatka. Kwiatka masz? No, chyba daffodila. Urósł kwiatek na brodzie. Chyba na obruszce, ale dobra. Dobra, pogadam z tym gościem, możemy chyba wracać. Więc ty byłaś wybraną. Co za wspaniały dzień! Niedługo wszyscy będziemy uratowani. Aha. Patrz, przez chwilę światło jest czarne. Idź. Po tym. Aha. Klif musi się odnowić. Nie wiem. Na to wygląda. Zejdź z tego klifu tutaj i niech święty Dash się przeniesie, znaczy Dashus. Powie do ciebie z góry czy coś takiego. Okej. Okay. Dash! Tam. Aha. Oj, zepsułem wszystko. Jest tam coś w ogóle? O, bo... Musisz spać, musimy to już... Dobra, wiesz co, sprawdzimy to może kiedy indziej. A nie, dobra, dam radę teraz jeszcze tam wrócić, nawet szybko. Tylko niestety, cała trasa ponownie. Zawsze. Siostra, mam problem. No, jaki? Właśnie sobie uświadomiłem, że nie włączyłem stopera. Wiesz, monitor długi przestał działać ostatnio, więc... Nie mam podglądu. Trudno, jeśli odcinek będzie za długi, co... Coś. Chyba, że... Zrobię najgorsze, co można zrobić. Robimy zapas. Nie, siostra. Nie mam czasu na to dzisiaj. Stań tutaj i robię najgłupsze, co można zrobić podczas nagrania, czyli alt tab. Dobra, mamy 11 minut. To teraz szybko załączę stopera, żeby widzieć i tak. Załóżmy, że mam 12 i tyle na stoperze dodajemy i będzie dobrze. Jezu, ale jaki ze mnie jełop. Ale tak to jest, jak się monitor... No, psuje albo odmówi posłuszeństwa, jeśli był przyzwyczajonym do posiadania dwóch. Dobra, to teraz tak. Dobra. No, chwyc. Słuniemy na tym i dosz. I co, jest tu cokolwiek? Nie. Chyba, że jeszcze tam trzeba zdaszować. Nie, w tamtym stronie nie ma co, czyli tutaj. Chwyc i dasz. Dobra, czy ty chyba jest jakiś samuczek zdaszowania. Fajne. Ej, chwila, chyba w Hummingbergu, czy to, nie wiem, jak się nazywało to pierwsze miasto, tam chyba coś było z Dashem w takim razie do zdobycia. I Dash. Okej, okay, tam nie wiem, co to ma być. Nie wiem. Twoja pielgrzymka. Czekaj. Jak się tu dostałaś? O nie! Pogadałeś z tym idiotą, czyż nie? Jestem pewien, że wypełniłem głowę tym swoim idiotyzmem na temat nieprawdziwego bożka. To jest naprawdę niebezpieczne. Uwierz to, co mówię. Jestem pewien, że zmusił cię do dania ofiary tej jego kapliczki, czyż nie? Cóż, otwórz oczy! A. To jest prawdziwa kapliczka naszego świętego Dashusa. Nie, kłamie. Widać, że to nie jest ona. Dobra. Nie zajmę w ogóle, mówisz, że zobacz perfekcję w ogóle. Tak, złóż ofiarę, tutaj pierwsze prawdziwe błogosławieństwo. Czekaj, czas sobie myślisz, tylko dwa obole. Och, nie masz do końca? Oczywiście, że to szarlatan cię ukradł z ich wszystkich. Nie wydaje mi się, że to było prawdziwe. Ale może jeszcze kiedyś tu wrócimy i zobaczymy co i jak. Może. A teraz się postaram, spadamy. Pora wrócić na łuci. Dasz! Te dasze są takie piękne. Jak też na światło gaśnie przez jakiś czas po zdaszowaniu? Jak też światło nam gaśnie po jakiś czas po zdaszowaniu? Autko! No, gadaj to, co to chcecie. A tak jak mówiłem, potrzebujemy, żebyś weszła w naszą organizację. Jeśli ta operacja ma kiedykolwiek przetrwać, musimy zająć się czymś wielkim. Bardzo wielkim. Planowałem tą robotę dla mojego brata przez jakiś czas, ale nie chcę jej zrobić. Więc ty musisz tym zająć, więc posłuchaj. Musisz nagromadzić marchewki. Aha, dobra, czyli dlatego nam. Tak? Dokładnie. Dobrze mi słyszałaś. Marchewki. Nie mówię o kilku.
Mówię o naprawdę wielkiej... po prostu stercie. Tak? To potrzebujemy do naszej roboty. I nie robię to dla ciebie żadnego sensu. Źle. Nie musisz wiedzieć wszystkiego. To właśnie nazywa się... szotami? Dobra, nie wiem, co chodzi. Po pierwsze, sam nie wrzeszczy tak bardzo. Nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, ale... 500 marchewek. Co było? 500. 500? A nie 100. Czemu mi się wydawało, że to było 500? Dobra. Zaczynam rozumieć, dlaczego. Ewentualnie można na jednym sobie cebulę, ale... Ja posadźmy na jednym cebulę. Już nie, jak się musi jak najszybciej pozbyć marchewek. I tego głupiego zlecenia. Ale dobra, załatwiliśmy to, co mieliśmy załatwić tutaj. Mam nadzieję, że to jest wszystko. Dasz! Dobra. Smite! Cicho. Idziemy spać. A piękna teleportacja. Tak, a o poranku ogarniemy... Może jakąś kolejną wyspę. No jakąś tu w okolicy. A potem jak już tą w okolicy ogarniemy, to tam, wiesz, na tej drugiej stronie mgły, jak ci pokazywałem, było kilka, tam musimy sprawdzić. W szczególności jedną, którą... W sumie mogę powiedzieć, że chyba na początku gry dostałem broszurkę na jej temat, a dopiero teraz mogę do niej dopłynąć. Jakiś chyba Crow Sands czy jakoś tak. A, to. Ten. Nie jestem pewien, czy tam było Ents czy Ink, czy... Po prostu wiem, że tam coś z krukami było. Wiecie, przecież ta nie istota. Teraz pokaż. O, mamy Alexa. Alexa mamy? Gdzie? No tutaj obok. A faktycznie jest Alex. Najbliższa wyspa to jest tutaj. Dobra, dawaj, czekaj. Dobra, dawaj na tamtą wyspę, potem do Aleksia i zobaczymy te wszystkie pozostałe. Co? Dobra, widzę, że nie chcesz płynąć na tą wyspę. Dobra, już! Tutaj, tak? Tak, tutaj. Dziękuję bardzo, teraz pobudka. I trzeba nakarmić naszych ludzi. Są w sumie... Czy oni nadal są ludźmi? W ogóle najbardziej na zwierzęta, ale... Kiedyś byli ludźmi. Byli przecież. Ale właśnie zgodnie z tym, co jest tutaj mówione, to... Bożencia, ile ty masz wiśni? No dużo. Ale ktoś znowu coś od nas chce. Właśnie, po tej wyspie przy okazji najpierw jeszcze do drzwi musimy, wiesz, oddać Astrid. To ma jest? Być? O, słuchaj, ta robota nie była na marchewki. Ona była na wioskwinie? Mamy fakta, że je posadziliśmy. No chcę głupiej marchewki. No, jakbym miał użyć jej marchewek do tej roboty, co jest głupie. Musisz zająć się tą pomyłką, szybko. Ta robota jest zależna od brzoskwiń. Dużo, idź. Co? Jak się składa, że mamy brzoskwinie? Do brzoskwiń potrzebujemy, na szczęście mamy drzewa. Bo jak mówił, chciał mieć wszystkie po jednym. Ktoś mówi, że do tego miejsca też potrzeba Dasza, żeby je zwiedzić. Więc dobrze, że mamy Dasza. Brzoskwinie zebrało. Ile ich mamy? 4 z tego drzewa. Trochę to zajmie, żeby nagromadzić. Ale dobra, nagromadzimy stówkę. Super, dzwonią do pana taty. Pies był. Ale spokojnie, siostra, mikrofon nie powinien tego wychwycić. Czekaj. Co jeszcze? Oni! Nie, ja już mam ich po dziurki w nosie. I za dużo tego? Gałtku? Co jest swoim problemem? Zniszczyłaś całą operację. Kupujący jest naprawdę bardzo specyficzny w swoich zamówieniach. Co mam zamiar zrobić z marchewkami lub brzoskwiniami? Jesteś najgorszym partnerem, którego kiedykolwiek miałem. Nie możesz nawet podstawowych robót wykonać. Mój brat nigdy by tak nie namieszał. Nie wydaje mi się, żeby to miało zadziałać. Idźmy. Nie jesteś gotowy na to wszystko. Nie powinienem ci zaufać. Kupa. Słuchaj, chodźmy. Na miejsce. Nazywa się Wieczne Dni. Powinniśmy iść. Co? Chcesz mi wyjaśnić, co tu się stanęło się? Ja nie ogarniam. No właśnie, ja też nie. Najpierw mówią marchewki, potem mówią brzoskwinie, teraz mówią idziemy. Dobra, to zwiedzam tą wyspę, potem trzeba pożegnać dwójkę. Dawaj, czuwaj, naraz popłyną, czy jak? Łódka by zatonęła przy takim ciężarze. Pamiętaj, że jeden z nich to jest wielka krowa. I mały ptaszek. Jak? Jakieś kamyki znowu. Pewnie nic wartego uwagi. Pewnie albo węgiel, albo slide. Znaczy lime.
No ale nieważne co to będzie, ważne, że jest. I... limestone. Dobrze. O, czy dobrze wymyśliliśmy, że tutaj trzeba zdaszować. Aha, karot seed. Marchewki. Dobra. Ale gdzie teraz? A, gejzer, dobra. Siostra, może za nim coś? A nie, dobra, mam dużo tego drewna, nie trzeba. Tylko te gejzery ciągle plują. Młoda osoba! Zatrzymałaś się? Dobrze dla ciebie, młoda. Nazywam się Barry. Byłem tutaj szukając truskawek, czy w sumie jagódek. Co mi truskawki wchodzą do głowy? Nieważne. Ale nie ma żadnych, co jest dziwne. Bo jagódki rosną prawie wszędzie. Kiedy w ogóle szedłem, tak dalej, widziałem berisy. Tam zawsze zostawiałem trochę, zwierzęta też muszą jeść. Jestem na starszej stronie życia i mam czas na spinaczki. Chodzenie wśród drzew w ogóle, ale moje stopy łatwo się męczą. Moje nogi nie są tym, czym były kiedyś. Kiedyś mogłem biegać bardzo dużo, mogłem biegać maratony, mogłem biegać przez dni. Teraz po prostu jem jagody, trzymam ogólnie tego typu... No wiecie o co chodzi, cieszę się słońcem. Długa historia, krótką, możesz dać nam trochę jagódek. Lubię tylko trzy rodzaje. Truskawki, są chyba borówki albo jagody i maliny. Te inne są trochę zbyt dzikie na mój smak. Co ty mówisz? Hej, jagódkowy dzień. Aha. Dobra, czy tu będziemy musieli chyba powrócić jeszcze za jakiś czas. Dasz! To będzie jak nic moje nowe zawołanie podczas tej serii. Dasz! Jaki będzie tytuł odcinka, dajesz? Złoto! Skąd wiesz, że to złoto? Bo złote! Mam czegoś nie mówisz, albo masz farta i po prostu trafiłaś. No ale mniejsza z tym. Bo to jest złote. Chyba to jest złoto. No, przecież złoto zawsze jest złote. Ale mi to nie wyglądało na złote. Co to robi Astrid? Przecież ona chciała już odejść. No fajnie by było, gdyby zbierała, ale... Dobra, drzewno i kolejny ludzi. Zostaw mnie w spokoju, proszę. Potrzebuję świeżego powietrza. Co? O co jakiś NPC, który tylko na nas wrzeszczy, że chce świeżego powietrza i samotności? Dasz. A, czyli to można było wskoczyć w ten sposób. Dobra, lepszyliśmy. Ale dobra, tak czy jak załatwione. I mamy w sumie 23 minuty. Jeszcze można chwilę. Ja ci ogarnąć. Nie odpuszczę. Ja nie odpuszczę. Taki głodny. Komandorze, nie bardzo muszę prosić i w ogóle, ale... Potrzebuję posiłku. On nie jest głodny. Zobaczymy, czy to lubi. Chociaż ma nietolerancję laktozy. Aha. Czyli w tofu jest laktoza? Tak, to jest na bazie mleka. Dobra, ja chyba jestem naprawdę dzisiaj nieogarnięty. Nie wiem, co w takim razie mogę tutaj... Co mogę? Pan mówił, że on lubił old fashion. Aha. Zapomniałeś? Może tak, ale nie wiem, czy mamy coś tego typu. Mamy beef fondue. Odleciał se. Dobra, mniejsza z tym. Dobra. Odleciał się gościu, na mulicy przeszkodzili. A teraz musimy do drzwi. Ja też chcę wyjść. To już nie w tym odcinku niestety, siostra. Błaga. Siostra, najpierw musimy ich pożegnać. Nie zdążymy w tym odcinku. Nie rób smutnej miny, to i tak nic nie zmieni. Teraz mi się kończy odcinek i tak pewnie się będzie z 10 godzin wyrzucał, się nie lepiej. Majki. On mówił o Majki. Nie wiem czemu. Dadzą. O co? Nic, widzisz? Chcą pogadać. A to gadanie często nie ma sensu, bo z tym nie chce mi się. Bo po prostu do Aleksji szybko do wiecznych drzwi. I tyle. Siostra, nie wyrobimy. Nie mam czasu, już ci mówiłem. Będziemy mogli nagrywać może później, może jutro. Ja chcę wszystkie wyspy zwiedzić. No ja rozumiem, ale mówię, teraz nie mam czasu na jakąś w świecie. Poza tym, to jest odcinek testowy, chcę też dopracować mikrofony, zanim będziemy kolejny robić. Dobra, niech ci będzie. Cześć, Aleksio. Cześć, Aleksio.
jakaś Aleksander. Mucha, ha, ha. Czemu wołasz muchy? Powiedz mi, czemu ty wołasz muchy? Bo tym co robią mucha, ha, ha. Jakieś mucha, ha, ha. Myły, ucha, ha. Teraz trzeba będzie zdecydować, z kim najpierw idziemy. Najpierw Astrid, czy najpierw tamta dwójka? Zobaczymy. Oni obaj będą siedzieć w tym samym czasie i my mamy wybrać, kto jest pierwszy. Prawda, w takich sytuacjach to wiem. Dobra, no to Astrid będzie pierwsza, jeśli tego chcesz. I woda się zczerwieniła. Swą drogą, złoto trzeba będzie wytopić zaraz na zegarek dla... Gustawa. Ej, powiem szczerze, Gustaw ma naprawdę wysokie wymagania, ale lubię gościa. To znowu kto chce? Nie, tam to dwójka. Oni chcą. Do, oni chcą pierwsi. W porządku, skaucie. Skautko, teraz! Odmów na razie im. Musimy pogadać. Ja byłem, wiesz jaki byłem. Chcesz gdzieś iść? Nie. Przemyśl to. Dobra. Astrid pierwsza poprosiła. Jeśli chcesz, by była pierwsza, to dobra. Stella. Nareszcie przybyliśmy. Czuję się tak... Jest tak słaba. Jestem taka słaba. Możemy iść? Okej. Zróbmy to, nie mogę tu przyjechać. Nie może być tak dłużej. Temu w każdym odcinku musi ktoś mi odchodzić. Dasz! Do! Jak pójdzie, to jeszcze 2-3 odcinki będzie po wszystkim. Nie do końca. Ta kraj jest zbyt dobra. No ale ja mówię szczerze, ostatni co odcinek, to choć chyba jedna osoba nam ucieka. Nie jestem pewien, czy w ostatnim ktoś odszedł. No powiem szczerze, nie jestem pewna, ale naprawdę w ostatnich czasach mogę... Właśnie, próbujemy robić jakieś zadanie dla tego papuga dziwnego? Przecież mamy zadanie, żeby mu dom zbudować. To zrobimy może w następnym odcinku. Jeśli znajdziemy wyspę, to tak. A jeśli nie, to nie. Przecież wiesz, siostra, że nie można zbudować domu, jeśli nie masz wykonanego zadania na to wszystko. No proszę. Muszę na czymś takim kupić schemat na dom. A teraz płyniemy. Odbiła palma kokosowa, tak? Tak, kokos palmowy ci odbił. Może ja to będę już tłumaczył, bo... Ja chcę jej głos. Siostra, proszę cię. Nie wydaje mi się, że, żeby to było mądre, żeby żyć tak długo, mączkinie. Aleńka, mączkinie. No. Rzecz. Mówię, nie dobra. Tłumacz. Nie teraz. Dobra sprawa, że nigdy nie byłam aż tak mądra. Ale chłopie, jestem stara. I bycie starym jest... Desperujące. Nie desperujące. Pełne zawodzeń. Czy zawiodłem się byciem starym? Po prostu... Jesteś brzydka na zewnątrz. I zgniła wewnątrz. I to tak bardzo boli. Siostra, prosiłem cię. Życie to cierpienie. Jest ciężkie. Świat jest przeklęty. Ale nadal znajdujesz wody, żeby nadal żyć. Nie żałuję niczego, wiesz? Nie żałuję tych wszystkich problemów, tych wszystkich trudności, bólu, żalu. Widziałem tego bardzo dużo, ale nadal. Nie żałuję tego, co zrobiłam, albo jak żyłam moje życie. Żyłam twoim życiem prędzej. Tak. Wiem, o co chodzi. Jedyne, co chciałbym, byśmy mieli lepsze miejsce, żeby świat był lepszym miejscem. Lepszym miejscem dla nich, dla nas. Ale na pewno lepszym miejscem dla ciebie, moja droga.
czuję się jak naczynie z bardzo dużą ilością kurzu, coś tam, dobra, nieważne. To akurat trudno przetłumaczyć. Miałem ich tak dużo wspomnień. Niektóre odeszły, ale niektóre będą żyć na zawsze. Tobie, innych. Czemu ona jest taka smutna? Pamiętam ich twarze, jak się bali. Pamiętam ich domy i imprezki, które urządzali. Pamiętam ich piosenki, ich miłość. Pamiętam ich dotyk, ich ciepło. To wszystko teraz zanika. Mało. Wszystko zanika. Wszystko jest szare, wszystko jest białe, wszystko jest zamglone. Astrid. Dopiero jedno z dwóch pożegnań. Ej, dopiero teraz zauważam, że pomiędzy jej uszami lata kwiatek. Tak. Czy to wszystko już odeszło? Nie widzę zbyt dużo już. Jesteś tu nadal przy mnie, czyż nie? Jesteś tu, Stella? Nie zapominaj o mnie, proszę. Nie obchodzi mnie nikt inny. Ale ty nie zapomnij o mnie. Mówię ci to. Wrócę do ciebie i będę cię nawiedzać, jeśli zapomnisz. Czuję, jak to nadchodzi. Żegnaj, Stella. Po prostu podążaj za swoim sercem i uśmiechaj się. No niestety. O. Nie wiem, może ktoś to jest gra o tym, że wszyscy odchodzą. Ale już nie ryczę tak, jak ryczałam. Przykład. No. A oczywiście drzwi muszą sobie poświecić, zniknąć ją i dać nam kolejne gwiazdy. No, taki już standard. A już mam pół godziny nagrania. I nie sądzę, żebyśmy dużo więcej zdążyli zrobić, niż poszedł na tamtą dwójkę, żeby... Jeśli nagranie ma wyjść w tym tygodniu. Niestety, siostra, ale mówię ci szczerze. Po prostu to jest naprawdę... przez nasz internet. Ostatnio strasznie chcę grać w Spirit Farera. No to graj sobie. Ale nie chcę zaspoilerować sobie. Dobra. I się boję, że it's sobie zaspoileruję. It's dark to navigate. Będzie mega jasno. No wiem, bo odbierz kwiatkę po prostu. Choć nie wiem, czy ten kwiatek jest do czegokolwiek potrzebny. Zobacz, co oznacza może później. Nie może... powiem. A właśnie, czy żebyśmy byli na miejscu, gdzie można od razu ich wysyłać? Dobra, to już przerobiliśmy. Musimy pogadać, tak, dobra. Tak, chcę iść. W porządku. Jeśli mimo to będzie pora spania, to możemy ich już pożegnać. Bo zauważyłem jedną rzecz, zawsze pożegnanie jest pora spania. Chyba tak. Chyba, że coś namieszałem. A ta dziwna papuga dalej sobie sruwa zamiast normalnie łazić. Czemu ona ma ogon? Nie wiem. Ty. Taki w sumie mają ogon. Wiesz, co mi to przypomina? Co? Bazyliszka. Nie wiem. Trochę. No zobacz, takie prawie skrzydła ze szponami. Słuchaj. Kurczacze łapy. Po prostu chodźmy. Nie poradzę sobie bez mojego brata. Po prostu chodźmy i przegadajmy to wszystko. I niestety, został tylko głów w stawie dziwna papuga. Dwie papugi. Moim zdaniem to jest ten bazyliszek. Nie wiem, wygooglam. Może to sprawdzić, tylko sobie nie zaspoileruj za dużo. Dobra. Ja się zastanawiam, czemu ten profeł nic nie robi, tylko żuje i tyle. Nie planowałem tego życia dla siebie i mojego brata. Nazywali mnie zazwyczaj gadającym. Gadającym mówcą to jest dowolne tłumaczenie. Mogłem po prostu tak dużo gadać, że aż ci już odpadną. Gadułą. No gadułą też można tak nazwać. Nigdy się nie zamykałem. Ale teraz nie chcę gadać. Powinien być po prostu... jak mój brat i chociaż przez chwilę.
zatrzymać się i słuchać. Tak. I pomyśleć dla odmiany. W moim wieku nic nie jest możliwe. Nikt się nie zmienia. I wszyscy, którzy ci mówią inaczej, kłamią. Albo próbują ci coś sprzedać. No z tym bym się trochę nie zgadzał, ale niech im będzie. Jedyne, czym prędzej bym chciał być, to szczerym wewnątrz siebie. To może uczynić mnie dupkiem na końcu. Ale może uczynić mnie lojalnym bratem dla tego tutaj człowieka. Wydaje mi się, że od Alice dalej wszyscy byli trochę już naciągani. Tak mi się wydaje. Może ci się tak wydaje, nie wiem. Nic z tego Gunwa ma jakiekolwiek znaczenie. Nic nie ma. Ale są szczęśliwi od tego. Dziwne. Astrid, też się poprawił humor. Tak, ale Daria była smutna. Wiesz, czemu tu jesteśmy? Dlatego, że mam małą wyobraźnię. Nie mogę nic zobaczyć poza moją tylną aleję, moje miasto, moich kumpli, mojej rodziny. I co najważniejsze, nie widzę życia poza moim bratem. Jeśli on odchodzi, ja też. Zabawną sprawą jest, on odszedł już dosyć dawno. Nie chciałem tylko tego przyznać samemu sobie. Trzymałem się po prostu przeszłości, mojej reputacji, mojego domu, mojego auta. Cokolwiek to było. Było miłe, dopóki to trwało. Tylko to nie zmieniało niczego. Tak czy jak ty się tym zajmij. My jesteśmy nadal dzieciakami Marii z wschodniego wybrzeża, czy tam ze wschodniej granicy, nie wiem. Bo południowej, nie jestem pewien, czekaj. Tak, tak, wschód. Chyba. Ja dalej nie umiem. Nic się nigdy nie zmienia. Nigdy nic się nie zmieni. Już się plączę. Południowego, tak. Mniejsza z tym. Okej, Majki. Głęboki oddech. Południowego. Sprawdziłam Mówce. Sobie w głowie. Nie wiesz, ja teraz nie myślę o tej godzinie, więc... Jest wcześnie. No, dlatego nie myślę. Ale nie jest za wcześnie. Bez takich. Bez z tym. Dobra. Drugie pożegnanie. Ale odcinek i tak będzie nosił tytuł Dash. I to nie prawidłowo napisane, tylko D, A, S i trzy wykrzykniki. Ja to obiecuję. Chodźmy zobaczyć, o czym wszyscy tak bardzo gadają. Wyślę ci pocztówkę, dzieciaku. Czemu on przytula swojego brata, nie Stelle? Wszyscy razem się przytulają. Okej. I odchodzą. Razem. Dlaczego taka kwestia, czy będą z nich dwa kwiatki? Dwa obole były, więc dwa kwiatki może też. Nie stękaj, proszę cię. No jest smutno, ale tego nie zmienisz. A gra jest smutna. W sumie od początku było wiadomo, że będzie smutna. Teraz jeden czy dwa będą? A, jeden tylko bardziej rozbudowany? Nie, jeden. A nie, dwa jednak. Jakże to krowa i koliberek. Tak. Ogólnie są jakieś bawoły sawannowe, czy tam rzeczy, nieważne. Nie znam się na zwierzętach aż tak dobrze. Jest to jakiś. Tak, to nie był konkretnie koliber, tylko jakiś inny. Co? Co? Teraz? Kiedy ja miałem odcinek kończyć? Dobra, skoro miałem. Ale nie, wspomnienia będą jakieś. Stelling. Wszystkie są Stelling, do tego już dotarłem dawno. Czerwony i żółty. I... granatowy. Okej, nie wiem co jak, wiem tylko, że żółty to jest kolor Stelling, z tego co zauważyłem. Czerwony, nie wiem kogo, może bym miał kilku czerwonych. Fioletowy, nie wiem co i jak. Okej, strasznie to było dziwne. Ale trzeba się spotkać kolejna z Sobą chyba. Hadzio, tak. Bóg śmierci.
Tylko śmierci, ale niech ci będzie śmierci. I kolejna gitarka. A tutaj co mamy znowu? Tele wędrującym są przez jakieś lodowe... Czy w ogóle przez jakieś lasy i góry? Nie, w ogóle nie rozumiem sensu. Trzymała. Swój kapelusz. Aha. O, i kolejna. Chyba nie musieliśmy się ruszyć. Co? Nie będę ukrywał, nic z tego nie rozumiem. Wygląda jakby Stella... Umarła. Umarła albo była chora. Ej. Jak zostało przepowiedziane, widzimy się ponownie, przewoźniczko dusz. Po raz ostatni. Marna, beznadziejna. Nie wiem, czy to jest murmur, więc ogólnie coś tam dryfujące na ciszy. Wyszeptane słowa, proste pytanie. Czemu wybrałaś to życie, Stella? Czemu je spędziłaś na podtrzymywaniu, na byciu przy innych w ich ostatnich momentach? Czemu twoje... Czemu twoje proste obowiązki zrodziły się z współczucia, czy coś tego typu? Albo... Pokazu... Co? Samoluby? No, samolubstwa? To dziwne. Wiecznej niepewności? Czy robiłaś to dla nich? Czy też dla siebie? By mnie znać i rosnąć przy mojej obecności? By mnie podbić? Czy jestem mniej daunting? Nie jestem pewien, ale nie wiem, czy przerażający, odległy, czy coś. Nie jestem pewien, nie chcę się teraz tylko sprawdzać, bo czas goni dla ciebie. Czy jestem nadal tylko duchowym cieniem? Ogłuszającą nieobecnością. Pamiętaj. Kiedy twoje ciało zawiodło, wiedziałaś. Widziałaś to setki razy. Wiedziałaś, że nadejdę. Walczyłaś naprawdę porządnie, ale cierpiałaś tak samo. Stella chorowała. To było głęboko w twoim sercu. Tak jak zawsze było. W twoim ostatnim momencie zaakceptowałaś moje wezwanie. Podtrzymywaną miłością twojej siostry i twojej matki. Pomału wziąłeś swój ostatni oddech. I oto jesteśmy. Wiesz, że to jest koniec? Oddychaj. 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 To jest koniec. Powróć do drzwi wieczności. Będę tam. Czekał. Żegnaj, Stella. Żegnaj. Co? Ostatni... Czyli Stella jest zaginioną duszą? Nie wiem. Ja nic nie ogarniam. I uwaga, uwaga. Jeden kwiatek. Co tu jest? Stella... Czas nadszedł? Co? Nie pożegnamy... Gustawa, nie pożegnamy... Pługi? Co? Chyba, że odłożymy pożegnanie Stelli i najpierw wykonamy ich zlecenia. Nie da się, siostry. Słyszałem o tym od znajomych, którzy grali. Jak przychodzi ci ostatnie zadanie, nie da się go już odłożyć. W takim wypadku... Czemu jesteśmy tutaj? Zazwyczaj po spotkaniu z Hadesem przenosi nas. Przenosiło tutaj. Mnie tam przenosiło, jak
Dobra. Trudno. Czyli gdzieś kończymy. Główną serię tak. Dodatkowo odcinki z jakiegoś zbierania, zwiedzania, może zaliczania czegoś. Postaram się też zrobić, ale... No nie obiecuję niczego, to jest jedna sprawa. Ona musiała jakoś cierpieć, chorować. Na to wygląda, ale... Tego bym się nie spodziewał. Ja też. Nie wiem, co mam mówić poza tym, że... Aleksio, zawóź nas na naszą ostatnią... jaszczkę tą łodzią. Oczywiście, jak już mówiłem wam, postaram się zrobić już potem odcinki z dokończenia wszystkich innych rzeczy, innych ludzi, ze wszystkiego. Wątków. Wszystkie wątki, ale no na ten moment główna seria już będzie musiała zostać zakończona. Tak, siostra. Ja też nie. Sądziłem, że to wszystko przybędzie tak szybko. To my sami mamy siebie odprowadzić. Nie wiem, ale podpis. Ostatnia wędrówka Stelli, nawet my jesteśmy tutaj. Przyciągnij Stellę i Daffodila do drzwi, czy on przyprowadź. Opis jedyny, mój czas nadszedł. Co jest? Wszyscy... Można ich tutaj spotkać, przytulać? Czyli Stella do nich dołączy. No to wygląda, ale... Namer! Wszyscy po prostu... Są po prostu wszyscy, których pożegnaliśmy. Gwen! Dosłownie wszyscy. No i ci... Idę szukać Alice. Pożegnać. Alice? Jest, ale jest zasłonięta filarem. No za tym filarem jest. Jest niżej. Tak, właśnie tutaj jest. No dobra. Siostra... Tutaj wszystkich trzeba poprzytulać. Czas nas nagli. Dobra. Nie ma już powrotu. Czy chcesz kontynuować? No tak. I tak nie możemy nic więcej zrobić tak naprawdę. I to akurat wiem, bo mówię, znajomi wszyscy potwierdzili to samo. Nie wiedziałem, jakie jest zakończenie. Nie wiedziałem, co się dzieje i dlaczego. Ale teraz już... Teraz już widać. Ciekawa sprawa, powiem szczerze. Pewnie zaraz wszystko nam wyjaśni gra. No chyba tak. Jednak odcinek będzie już strasznie długi. Ponad 40 minut, już około 50. Ale cóż. Muzyka są jest chyba inna niż zazwyczaj tutaj przy drzwiach. Może taka sama, tylko że się nie wsłuchiwałam wcześniej. Na pewno to, co jest takie smutne i inne, to to, że jest cisza. Nikt nam nie mówi, nie żegnamy nikogo tak szczególnie, tylko po prostu... No właśnie, płyniemy. Pod siebie. Ale niestety... Taka już jest chyba kolej rzeczy. I odchodzą, nie zwracając na siebie uwagi. Wiem, bo już nie pamiętam. Tak. Ale to może. Nie da się przyspieszyć wiosłowania jakoś. Nie. I czemu ten kot nadal jest bezskuteczny, tylko siedzi na ramieniu zamiast pomagać? Nie stękaj. Taka prawda. Ja też żegnam się. No tak, tylko nie pomagasz wiosłować, by szybciej tam dotrzeć. Ale widzisz, do końca swojego życia w tej grze byłaś różowym kotem. Tak jak obiecałaś. Nie. Bo gdybyś nie była różowym kotem, to po prostu byś nie grała. No i cóż. Tutaj Habit na nas powinien czekać. No to tak, jesteśmy. I teraz się tuli z kotem, po prostu. Zobaczcie, ona jest chyba jedna spokojna, która... Nic szczególnego nie ma, tylko po prostu unosi się i...
to wygląda. Nie wiem. Tak jeszcze trudno mi określić, ale... No, powinna być konstrukcja z Eli Daffodila, ale... O, kotek. I Stella. Włączył w jedną wielką konstelację. Koniec. Mam achievement i... Wszystko... Moving memory of... Patrząc na to wszystko, to... No, bo na faktach jakoś... To, że po prostu ugrana w historia w... To mówię, taka prawdziwa historia. Prawda. Tak rozprawiamy, nie wiem. Ja może nic więcej nie mogę powiedzieć. Po prostu wow. Wydaje mi się, że przebiło nawet Orię. Zdecydowanie przebiło. Tylko, że to są całkowicie inne gry, więc porównywać. A teraz siostra, ubieraj na chwilę moje słuchawki. Musisz usłyszeć to. Dobra, usłyszę ten kawałek. To jest po prostu muzyka, która była ciągle. Teraz nagle okazuje się, że to piosenka jakaś prawdziwa. Wow. Tylko... Wszystkim, wiecie co mnie jeszcze zastanawia? Jaka była historia tak naprawdę tego wszystkiego? Czyli co, Stella po prostu... Była przy nich, kiedy umierali? Bo to była jakaś bliska rodzina czy coś? Czy nie wiem, czy pracowała na oddziale tych umierających, hospicjum czy coś? Nie wiem. Ale historia, powiem wam szczerze, naprawdę niesamowita, tylko dziwne jest to, że nie pożegnaliśmy bardzo wielu postaci, a tutaj nagle i tyle i nie ma. To jest zaskakujące, chociaż... Zaczął zastanawiać, czy to są... Dobra, siostra. Mam coś. Mam element, który pokazywał. To można było się domyślić od razu. Do ukończenia gry nie było trzeba pożegnać wszystkich. Tylko postacie, które dodawały elementy kluczowe dla rozwoju. Pomyśl w ten sposób. Gwen nauczył nas galaretek. Były potrzebne do kuchni innych rzeczy. A tu pokazał nam błyskawice. Stanley, ektoplazma. Astrid, siostry, one akurat nie wydawały mi się zbyt potrzebne, ale z jakiegoś powodu też jest. Ale nie, chodzi o to, że nie był potrzebny do ukończenia gry korzystanie z żółwi. Giovanni z drugiej strony pokazał nam komet, czyli kamienie kometowe. Bruce i Mikey, pulsar or. A ta cała Alice pokazał nam nebulę. Fever nebulowy. Gdyby tak wiedzieć o tym wcześniej, to byłoby jasne, że trzeba po prostu zająć się postaciami, które nie dają niczego koniecznego do przejścia gry wcześniej. No można, siostra, każda gra ci pozwala po prostu przed tym ostatnim momentem kontynuację zrobić. Wow. Mimo szczerze, tego się nie spodziewałem, ale... Cios. Podzielcie się swoimi opiniami w odcinku w komentarzach, a ja wam bardzo dziękuję. To był ostatni odcinek z serii Spiritfarer. Oczywiście mówię o głównym kanonie, bo z czasem może będzie to przedłużane o jakieś bonusy czy coś. Na obecnym to tyle. Dziękuję wam bardzo, no i trzymajcie się. Hej, hej. Siostra, pożegnaj się.